Dlaczego pan przyjechał dzisiaj na Święto Niepodległości? To znaczy ja przyszedłem, bo ja mieszkam w Warszawie. Właściwie jestem mieszkańcem Warszawy, a pochodzę z Łomży. I przyszedłem dlatego, że ja się czuję Polakiem i chcę popatrzeć na tę naszą piękną młodzież i być szczęśliwym, że wreszcie ktoś, polskie dziedzictwo po nas zostanie, wie pan, bo ja byłem wypędzony przez komunistów na 6 lat, dlatego że, żeby tam spędzić resztę, a ja wróciłem do Polski i cieszę się bardzo, że jest tylu, tak wielka liczba kontynuatorów mojego poglądu, proszę pana, Polaka z krwi i kości. Z krwi i kości. I jestem bardzo, bardzo z tego dumny. I dlatego tutaj jestem. Byłem na Niepodległości 3 chyba lata temu, kiedy zbieraliśmy się na Placu Zamkowym i proszę pana, kiedy żydostwo na czele z Michnikiem i Blumsteinem poprzebierali młodzież, pseudo polską młodzież w mundury Auschwitz-Birkenau i stanęli przeciwko nam, bo to była tak zwana Antifa, czyli marsz przeciwko faszystom. Proszę pana, jak można nazywać faszystami Polaków, którzy, proszę pana, czczą Święto Niepodległości? Jak można? I władze nasze polskie pozwalają żydostwu, Michnikowi, Blumsteinowi i innym, proszę pana, wyzywać nas od faszystów i włos z głowy im nie spada. Natomiast, proszę pana, młodzież piękna Polska idzie, to jest masę prowokatorów, proszę pana, wyzywają od kiboli, wyzywają od, proszę pana, faszystów i tak dalej. Co to jest? Ja byłem przez 6 lat w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, proszę pana, z wielką przyjemnością uczestniczyłem w Święcie Niepodległości, 4 July. Mnie serce radowało się, proszę pana, ja tylko czekałem, kiedy ja dożyję czasów, kiedy w Polsce można będzie czcić tak piękne święto, jakim jest 11 listopada. No właśnie. Czekałem się, proszę pana, i jestem bardzo dumny. I proszę pana, świetnie, cieszę się bardzo, że nasza młodzież zrezygnowała, wie pan, z ochrony milicjantów, zomowców, którzy prowokowali, bo im na tym zależy. Oni chcieli rozwiązać ONR, Narodowe Siły Zbrojne, Młodzież Wszechpolską. Proszę pana, co to jest? Niech rozwiążą PZPR, SLD, SDPL, te mutanty PZPR-owskie wszystkie, niech oni to rozwiążą. To jest Polska i tu, proszę pana, my żyjemy i chcemy żyć w wolnej Polsce, pięknej Polsce, gdzie, proszę pana, żyją Polacy, którzy czują po polsku i są Polakami z krwi i kości. I to jest piękne. I hołdują tradycjom z roku 1918, które wpajał, proszę pana, Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, proszę pana. To są piękne postaci. No tak. A komuniści zapominają o tym. Chcą, proszę pana, wykreślić. Niedługo Komorowski już mówił, że będzie stał pomnik w Alejach Ujazdowskich. Pewno Mazowieckiego, pierwszego premiera rządu komunistycznego. Już zapowiedział. Tam będzie stał, proszę pana, wśród wspaniałych ludzi. Koło Hallera, koło Ignacego Paderewskiego, koło Witosa, proszę pana, koło Dmowskiego, Piłsudskiego. Wcisną tam Mazowieckiego, zobaczy pan. Zobaczy pan, człowieka, który, proszę pana, zdradził Polskę przy okrągłym stole. Właśnie, ramię w ramię z Michnikiem, z Kiszczakiem, z Jaruzelskim, proszę pana, z Gieremkiem. To są zdrajcy.